Cześć, witajcie tutaj panowie Green. A dzisiaj chcę wam powiedzieć troszeczkę o platynie w The Last of Us reedycji na PlayStation 4. Nie jest ona najtrudniejszą platyną do zdobycia, ale zajmuje trochę czasu, gdyż trzeba przejść grę przynajmniej dwa razy. Jeśli czujecie się na siłach od razu przejść grę na przetrwaniu, powinno to wam zajmie wam to tylko dwa przejścia. Jeśli odnajdziecie wszystkie ukryte rzeczy, wszystkie artefakty, inne rzeczy, zajmie wam to dwie gry. Jeśli nie, to zajmie wam to troszeczkę więcej. Niemniej jednak w grę gra się bardzo przyjemnie, więc warto to powtórzyć nawet kilka razy. Troszeczkę więcej może wam zająć platyna z multiplayera, gdyż musicie przejść dwie drogi, świetlika i łowcy, ale nie jest to nic trudnego, więc pozdrawiam was serdecznie i powodzenia w zdobyciu własnej platyny. Trzymajcie się i do następnego razu. Dobrze wygląda. Gdzie poszedłeś? Muszę go naprawić. Staram się, żebyś była ze mnie dumna.